dobry. Zapraszam na odcinek specjalny Nauki w plecaku. Po lekcji o świętym Mikołaju dostałam od Was, Waszych nauczycieli i rodziców, bardzo wiele prac. Były to notatki, które wykonaliście w trakcie lekcji. W tym odcinku będziecie mogli je wszystkie zobaczyć. Przysłaliście mi też bardzo wiele pytań związanych ze świętym Mikołajem. Czas chyba w takim razie odpowiedzieć na część z nich. Posłuchajcie. Skąd Mikołaj bierze wszystkie prezenty dla dzieci? Słuchajcie. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłam Wam o takim miejscu, w którym Mikołaj mieszkał, zanim otrzymał swoją własną wioskę. Było to wzgórze o nazwie Korvatunturi. Oznacza ono w języku fińskim wzgórze ucho, które wszystko słyszy. Dzisiaj w tym miejscu jest fabryka zabawek, w której pracują elfy i tam właśnie podobno produkowane są wszystkie zabawki. Kolejne pytanie. Czy święty Mikołaj ma super renifery? Myślę, że sami znacie odpowiedź na to pytanie. Skoro jego renifery potrafią latać, to chyba muszą być super reniferami. Ile reniferów pomaga świętemu Mikołajowi? W jego stadzie podobno jest kilkaset reniferów. Natomiast w Wigilię jego sanie ciągnie tylko jeden. Czy święty Mikołaj ma duży dom? Fińskie domy zwykle nie są duże, a Mikołaj mieszka właśnie w fińskim domku. Jak on dokładnie wygląda, tego nie wiem, ponieważ Mikołaja spotkałam w jego pracy, a nie w jego prywatnym domu, gdzie odpoczywa po pracy. Czy można pojeździć z Mikołajem na saniach? Słuchajcie, święty Mikołaj te swoje specjalne sanie ma niewielkie. Zwykle siedzi w nich tylko on i mieszczą się tam jeszcze worki z prezentami. My natomiast, jeśli chcemy pojeździć na saniach w wiosce świętego Mikołaja, możemy to zrobić, ale bez świętego Mikołaja. Czy Mikołaj przycina brodę? Jego broda jest tak długa, pewnie widzieliście to na filmie, że wydaje mi się, że chyba jej w ogóle nie przycina. Czy ma brodę prawdziwą, czy sztuczną? Z tego, co widziałam, prawdziwą. Czy Mikołaj ma na brodzie naturalne loki, czy musi ją nawijać na lokówkę? Wyglądały na naturalne. Którędy tak naprawdę wchodzi do domów? Słuchajcie, tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od domu. Pewnie czasem przez okno, a czasem przez komin. U mnie w domu nie ma komina, więc na pewno przez komin nie wejdzie. Ale może u Was są kominy? Czy Mikołaj już wie, co dostaniemy w prezencie? Jeśli wysłaliście do niego list albo mieliście życzenie, które do niego trafiło, to na pewno już wie. Jak Mikołaj wyrabia się z rozwiezieniem wszystkich prezentów? To jest tajemnica, którą on trochę zdradził. Powiedział, że ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, korzysta z różnicy czasu. Sami na pewno wiecie, że gdy na jednej półkuli jest dzień, to na drugiej jest noc. I odwrotnie, Mikołaj z tego korzysta. Dzięki temu jest więcej czasu nocy, w czasie którego może rozwozić prezenty. Ale też ma specjalny zegar, którym potrafi zwolnić czas. Czy Mikołaj ma czas dla siebie? Oczywiście. Pracuje od godziny 10 do 16, wysłuchując życzeń i marzeń dzieci, a potem zajmuje się oczywiście reniferami i elfami, prezentami, czasem odwiedza fabrykę, ale też ma czas dla siebie na odpoczynek. Inaczej na pewno nie miałby siły wysłuchać wszystkich życzeń i marzeń dzieci, które do niego przychodzą i piszą. Czy Mikołaj lubi lato? O to go nie zapytałam, ale byliśmy u niego właśnie latem i wyglądał na bardzo zadowolonego. Pytałam go też wtedy, czy nie jest mu gorąco. Ale jeśli dobrze się przyjrzeliście, miał wtedy cienką koszulę, trochę podobną do tej mojej i powiedział, że wcale nie jest mu gorąco, że wszystko jest w porządku.
co robi, że Rudolfowi świeci się nosek? Słuchajcie, tutaj zdradziła nam tę tajemnicę pani Johanna, z którą rozmawialiśmy o reniferach. Powiedziała, że gdy w Wigilię Bożego Narodzenia święty Mikołaj posypie renifera, Rudolfa albo innego takim magicznym proszkiem, to wtedy potrafi latać i świeci mu się nos. Czyli to chyba wszystko zasługa magii. Czy broda świętego Mikołaja jest tak puszysta, jak wygląda? Tak. Czy worek świętego Mikołaja jest ciężki? Bardzo ciężki, ale święty Mikołaj jest bardzo silny. Poza tym worek na sanie zwykle pomagają włożyć mu elfy. Nie jeden, tylko kilka. I dają sobie radę. Czy Mikołaj lubi renifery? Mikołaj nie tylko lubi, ale kocha renifery. Świetnie się na nich zna. Wie, jakie są ich przysmaki. I w swoim wolnym czasie opiekuje się swoimi reniferami i dba o to, żeby były zdrowe i szczęśliwe. W jakim kolorze ma sanie? Słuchajcie, sanie świętego Mikołaja są drewniane, czyli takie brązowo-szare. Czy Mikołaj daje też dzieciom rózgi? Z tego co wiem, ten święty Mikołaj tylko rozdaje prezenty. Czy jest lista grzecznych i niegrzecznych dzieci? Mikołaj powiedział mi, że jest lista dobrych dzieci. Jeśli pamiętacie, jak być dobrym, to na pewno na niej jesteście. Jeśli nie, wróćcie do naszego filmu i poszukajcie tego fragmentu, co robić, aby można było znaleźć się na liście dobrych dzieci. Czy w trakcie rozdawania prezentów Mikołaj robi sobie przerwę na drzemkę? Myślę, że nie ma na to czasu. Ta noc jest najbardziej pracowitą nocą w roku i Mikołaj pracuje bez ustanku, żeby zdążyć rozdać wszystkie prezenty. Czy oprócz reniferów Mikołaj ma inne zwierzęta? Ma psa. Swojego ukochanego psa, który czasem jeździ z nim na saniach. Czy Mikołaj ma elfy i czy elfy robią mu czasem psikusy? Gdy byliśmy w jego wiosce, spotkaliśmy bardzo dużo elfów. Powiem Wam, że były bardzo wesołe, często się uśmiechały, a nawet głośno śmiały, więc myślę, że często robią mu psikusy. Ale tylko te miłe i przyjemne, po których się śmiejemy, a nie jest nam smutno. Jak Mikołaj to robi, że gdy rozdaje prezenty, tego nie słychać? Mikołaj ma bardzo długie doświadczenie. Myślę, że już przez te wszystkie lata dokładnie nauczył się, jak rozdawać prezenty, aby nie było go słychać. Czy Mikołaj mnie zna? Mikołaj zna każdego z Was. Jeśli nie osobiście, to dzięki swoim pomocnikom. Czy pracuje w weekendy? Tak, Mikołaj pracuje każdego dnia. Jak wysoki jest Mikołaj? Słuchajcie, ja mam 1,67 m. Mikołaj był ode mnie sporo wyższy, więc myślę, że ponad 1,90 m. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że znaleźliście gdzieś wśród tych wszystkich prac swoją, że udało Wam się ją wypatrzeć. Wiecie co? Tych prac, które dostałam, było prawie 400. To bardzo dużo. Bardzo Wam za to dziękuję i mam nadzieję, że będziecie z nami w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!